Wiecie co, tak sobie myślę, że popełniamy dużo błędów wychowawczych w kościele też. Mam to sobie do zarzucenia i też tak to widzę, że mało motywujemy pozytywnie, raczej pokazujemy nie rób tego, nie rób tamtego. Ten cel jest za mało jasno pokazany, cel jako atrakcyjny, prawda? Dla wielu osób to się wydaje takie oczywiste, ale dla współczesnych ludzi już nie za bardzo to jest wcale takie oczywiste, że atrakcyjne ma być niebo, życie po śmierci. Tu chyba jest pies pogrzebany. Tak, żebyśmy umieli wskazać komuś wyspę i pokazać, że jest naprawdę atrakcyjna, to ludzie będą chcieli zbudować tratwę i będą szukać materiałów, będą się zastanawiali, jak tam dotrzeć. Czy my motywujemy pozytywnie? Wiecie, że taki przekaz pozytywny jest równie silnie motywujący jak negatywny. Nie? Nie rób tego, znowu źle, ile razy mam powtarzać? Dobrze, że to zrobiłeś, zwróć uwagę, być może można lepiej, jak myślisz? Świetnie ci się to udało, robisz postępy w życiu duchowym także, w życiu wiary, w życiu Kościoła. Coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Napiszcie może, jakie macie swoje spostrzeżenia, czy swoje takie metody rozmowy z ludźmi, motywacyjne. Kościół, świat jest czymś niezwykle pięknym. My jesteśmy tutaj postawieni po to, aby być jeszcze bardziej sobą, lepszą wersją siebie i abyśmy otrzymali życie wieczne. Po śmierci no, mamy czas, mamy siebie, mamy innych i coś z tym trzeba zrobić. Coś trzeba z tej gliny zwyczajnie w świecie ulepić. Jakie macie metody na motywowanie innych do tego, by robili to pięknie, by się angażowali w życie? Bo przecież wszyscy mówimy, że coraz mniej zaangażowania, mniej odpowiedzialności. A życie, czy chcemy, czy nie chcemy, ono po prostu idzie do przodu. Pokój dobro, dajcie znać, co myślicie.